Przedmiotem konserwacji był ołtarzyk domowy własności Bazyliki Najświętszej Marii Panny w Krakowie, datowany mniej więcej na XVII wiek. Ze względu na jego walory artystyczne jest przypisywany Christophowi Angermayerowi. Konstrukcja ołtarza została wykonana z drewna liściastego, prawdopodobnie z orzecha, która została pokryta drewnem hebanowym. Przedstawienia figuralne oraz dekoracje ornamentalne zostały wykonane z kości, elementy architektoniczne z pół szlachetnych kamieni. Prace konserwatorskie pierwotnie miały skupiać się na działaniach estetycznych, jednak później po szczegółowych oględzinach obiektu prace posunęły się nawet do zmiany kompozycyjnej. Obiekt był w stosunkowo stabilnym stanie, jednak był bardzo zanieczyszczony, zabrudzony. Jego stan spowodowany był nie do końca odpowiednimi warunkami przechowywania, co spowodowało również poluzowanie się jego elementów, m.in. z kości oraz z kamieni. Pierwsze działania przy obiekcie polegały na zdemontowaniu najbardziej poluzowanych obiektów, później wstępnemu odczyszczeniu. Pierwszymi działaniami, już takimi ingerującymi, był demontaż zabezpieczenia papierowego, tak zwanego flader papier, aby móc przeprowadzić dezynfekcję i dezynsekcję obiektu, ponieważ na pierwszy rzut oka można było zobaczyć degradację z powodu insektów. Później, po przeprowadzeniu tego etapu, przeszedłem do demontażu wszystkich elementów z kości oraz z kamienia. Dużym takim etapem, bardzo mozolnym, czasochłonnym, było odczyszczenie wszystkich elementów z kości, przedstawień figuralnych oraz dekoracji. Ten etap pozwolił mi przyjrzeć się dokładnie temu obiektowi, wyciągnąć z niego wiele informacji, które na pierwszy rzut oka nie były widoczne. Był czas na przeanalizowanie otworów montażowych. To pozwoliło jakby odczytać historię tego obiektu w pewnym sensie, historię konserwacji w zasadzie poprzednich, które wprowadziły pewne zmiany w pierwotnej materii tego obiektu. W trakcie prac konserwatorskich dostrzeżono pewne nieprawidłowości kompozycyjne. W samej głównej scenie było dość duże zagęszczenie elementów kościanych. Powiedzmy, na bokach ołtarza nie było kontynuacji elementów kościanych. Dostrzegliśmy otwory montażowe w kości elementów z Adamem i Ewą. Przedstawienie Adama i Ewy zostało zamontowane jako uszaki na boku ołtarza, a w przestrzeni głównej sceny dostało się więcej powietrza, powiedzmy. Zatem poszły kolejne prace, kolejne decyzje w zasadzie, ponieważ ze względu na słabą estetykę tła, pierwotnego tła aksamitnego, zapadła decyzja, aby w sposób nieingerencyjny w oryginalną materię, ale jednak przysłonić oryginalny aksamit, zastępując go tłem również z czarnego aksamitu, o oczywiście lepszej kondycji. Po przeprowadzeniu wszelkich uzupełnień struktury drewnianej, elementów brakujących, brakującego gzymsu czy brakujących listewek, przystąpiono automatycznie do zamontowania wszystkich elementów kościanych oraz elementów kamiennych. Prace, które były wykonywane przy obiekcie, były planowane w taki sposób, aby nie były ingerencją w oryginalną materię. Wykorzystane materiały były w 100% naturalne, w żaden sposób nie ingerujące w oryginalną materię. Prace konserwatorskie nad ołtarzykiem miały na celu doprowadzenie obiektu do stanu ekspozycyjnego, wystawienniczego, dzięki czemu obiekt trafił na wystawę Jakoba Mertensa, na którą serdecznie Państwa zapraszam.